Pelargonie, a może begonie? Jakie kwiaty posadzić na balkonie, a jakie w ogrodzie? Tradycyjne odmiany i nowości można było kupić na kiermaszu roślin ozdobnych w Końskowoli. Dla wielu plantatorów to dopiero początek sezonu, inni już podsumowują zyski. Większość z tych odmian na rynku jest nie dłużej niż kilka lat. Klienci wymagają nie tylko ciekawych wybarwień kwiatów. Ważny jest także nakład pracy przy pielęgnacji. Popularnością cieszą się tak zwane róże bezobsługowe. Mają coraz ciekawsze kolory, kształty, są zdrowe, nie czepiają się ich żadne choroby. Takie odmiany trafiają do Polski z zachodu Europy. Plantatorzy zauważają jednak, że import na rynek Polski Wschodniej nie jest na tyle duży, by blokował lokalną produkcję. Są to rośliny na pewno troszeczkę ładniejsze, bo mają lepsze warunki klimatyczne do produkcji. Tam jest inna tradycja. O wiele dłuższa tradycja hodowli roślin. Lubelscy producenci roślin ozdobnych chętnie korzystają z zachodnich rozwiązań dotyczących m.in. nawożenia czy nawadniania. Sprawdzają się także u nas modyfikowane sadzonki. Ogólnie zdrowotność roślin bardzo wysoka. Czyli te nowe odmiany, które powstają, na przykład Calliope, Caliente, mocne krzewienie, silny wzrost i odporność na choroby jest ponad praktycznie 100 razy większa jak te zwykłe podstawowe kiedyś sobie były. Polskie rośliny ozdobne także cieszą się wzięciem na zachodzie, bo są tańsze. Mimo embarga trafiają także na rynek rosyjski, jednak okrężną drogą, między innymi przez Cypr. Jest to odczuwalne, bo to jest utrudnienie w jakiś sposób i podnosi koszty przede wszystkim, bo już jest to przerzucane przez podwójne ręce na przykład i już ta roślina jest droższa. Końskowola uchodzi za polskie zagłębie produkcji róż. Przeważa teraz już taki trend, że rzeczywiście te gospodarstwa specjalizują się w danej dziedzinie uprawy, czyli mówimy tutaj o roślinach ozdobnych czy krzewach ozdobnych. Wielu plantatorów określonych gatunków uważa trwający sezon za bardzo udany. Niektórzy przez 3 tygodnie wyprzedali nawet 70% asortymentu. Inni wciąż czekają, jakie ceny ukształtuje rynek. Na przykład w zeszłym roku za róże można było dostać nawet 2,80 zł.